wszystkie usterki, które wykluczają pojazd, by przewoził osoby, powodują, że ten pojazd nie wyjedzie, dopóki te usterki nie znikną. Nigdy nie wypuścimy na tory pojazdu, który ma cokolwiek uszkodzonego, co by go dyskwalifikowało. A opowieści o połowie pojazdów zachęcam naocznie wyjść, sprawdzić, jak kursują koleje śląskie, jaki jest stan techniczny. Mówi się o hamulcach, zachęcamy, by sprawdzić, jak wygląda to hamowanie przy peronach. Przecież wsiadamy, wysiadamy. My nie tylko pracujemy w kolejach śląskich, my jesteśmy także pasażerami kolei śląskiej. To proste pytanie, co sami sobie, mówiąc kolokwialnie, robilibyśmy kuku. Wymyślić można dużo. Można zmistyfikować, można sfingować, można opowiedzieć najróżniejsze historie, można wykazać się z nietrafionym poczuciem humoru. Można dużo różnych rzeczy. My na pewno będziemy walczyli o naszą ochronę prawną. Przynajmniej raz na dobę każdy pojazd jest sprawdzony, ale to nie jest tak, że tylko widzimisię mechanika. Osoby odpowiadające za utrzymanie to jest jedno sprawdzenie. Osoba odbierająca pojazd w ramach tak zwanego odbioru codziennego sprawdza również, ma swoją checklistę, sprawdza, które elementy, komponenty składowe pojazdu są sprawne. Jeśli którykolwiek z nich świeci na czerwono, w sensie jest usterka, jest awaria, jest problem, jest niezgodność, ten pojazd po prostu nie wyruszy. To jest grupa ludzi każdego dnia na różnych odcinkach. Czy jest to kierownik pociągu zawiadujący ruchem tego pociągu, czy są to osoby odpowiadające za utrzymanie. Te osoby odpowiadają za to, żeby pojazd przewożący setki ludzi, a w rozrachunku rocznym miliony, był sprawny. Nie ma czegoś takiego jak wypuszczenie niesprawnego pojazdu. To jest niedorzeczność.